Kolejna część. Tak, mamy teraz kolejną część, nawiązanie do tego. Po drodze mi się to wszystko przypomniało. O co to? I od razu mamy grafikę. Co to jest? Dlaczego jest... Właśnie, teraz jesteśmy przy Związku Radzieckim. Dlaczego Związek Radziecki dostał w nagrodę bolszewicką czerwoną flagę, siermi młot i ta gwiazda? Dlaczego? Dlaczego to jest akurat kolor czerwony? To jest pieczątka właściciela Związku Radzieckiego, rodziny Rothschildów. Skąd jest nazwa Rothschild? To jest Rot i Schild. Rot to jest czerwony, z niemieckiego. Rothschildowie pochodzą z Frankfurtu w Niemczech. Oni wyemigrowali do Anglii wieki temu, no i w ten sposób ta władza finansowa została usankcjonowana i dlatego właściciel Związku Radzieckiego, czyli rodzina Rothschildów, czyli czerwonych szyldów, o, ona tutaj sobie zafundowała taką flagę. I nie dziwota, że prezydent Rosji Jelcyn oddał Bank Centralny Rosji we władanie właściwego właściciela. Się zmieniła władza, ale właściciel został taki sam. I właściciel zażądał sobie właśnie tego banku centralnego, ponieważ z pomocą takiego banku centralnego, jeżeli jesteś właścicielem, a więc praktycznie nieważne jaki jest ustrój, ale czy jakie porządki, kto tam rządzi, to nie ma w ogóle znaczenia. Jeżeli bank centralny jest w garści tego, no, który jest jego teraz właścicielem. Z tego, co mi jest wiadomo, zmiana właściciela Banku Centralnego w Rosji, żeby zeszła z rodziny Rothschildów, została jakby zabrana, musi być referendum. No i tutaj władze obecnej Rosji próbowali szczęścia. No jak mówiłem, że skończyło się na wysadzeniu 300 ludzi śpiących w budynkach mieszkalnych w jednym z miast rosyjskich. A więc takie tego typu, no, na razie to powiedzmy jest zawieszone. Ale co my tutaj jeszcze mamy? A, nie to. Co to mi się tutaj przełącza? Aha, to miało być tak. Teraz sobie zrobimy tutaj inne. O, tutaj mamy właśnie tą. To mamy Kreml, no i tutaj to akurat, jeżeli mamy coś tutaj jeszcze powiedzieć, to na tych wieżach dookoła Kremla jest czerwona gwiazda. Są takie czerwone gwiazdy, takie słynne kremlowskie gwiazdy czerwone. Dlaczego one są gwiazdami? Dlaczego są gwiazdami? No bo te gwiazdy to są pentagramy. Pentagram jest symbolem satanistów. Jeszcze czerwień, czyli to jest Rothschild satanista, to mamy to tak, w ten sposób, Rothschildowie sataniści, jakoś w ten sposób. I to do dzisiaj istnieje, więc ten, bo co to jest pentagram? To jest, tak wiemy z internetu, jest to wpisywany obrys kozła, łba kozła z rogami. W ten sposób właśnie tak powstał ten pentagram, no i to funkcjonuje do dzisiaj. A więc widzimy, że no, kwestia władzy, kwestia pieniądza decyduje o ustroju. Chociaż nawet może być różny ustrój, ale no, ta władza buntowników Nemroda funkcjonuje nadal. I to są właśnie takie pokłosia. To są jakby pieczątki buntowników Nemroda. Ale teraz tutaj... O, w ten sposób. Tutaj teraz mamy inną grafikę. Tutaj już mamy właśnie te, to jest orzeł czwartego pułku piechoty z czasów Królestwa Kongresowego, które się skończyło w 1829 po powstaniu listopadowym. No, a więc widzimy, mamy tutaj tą zamkniętą koronę imperialną, ten krzyż równonaramienny, no i oczywiście szkarłat. Tak, to są powiedzmy jakby tutaj, jakby w ten sposób ja staram się tutaj jakby zamknąć temat, dlaczego Niemcy napadły na Polskę, no to już mniej więcej tak, tak to widzimy. I teraz tak, jeżeli tutaj możemy jeszcze powiedzieć Związek Radziecki, to jeszcze
musimy dojść do komunistycznych Chin, bo tam też jest przecież czerwona flaga. To jest to samo. Czerwona flaga jest z tego powodu, ponieważ no, czytałem wiele książek na ten temat, dlaczego powstały Chiny. Dlaczego one zostały komunistyczne Chiny. Otóż komunistyczne Chiny to też był odpowiednia działalność wywiadów angloamerykańskich, które właśnie tych buntowników Nemroda, które spowodowały, że flaga w Chinach jest też czerwona i ona do dzisiaj istnieje, flaga w Chinach czerwona, rothschildowska. Bardzo dużo państw w ogóle ma czerwone pentagramy lub innego koloru, ale tak, to będzie czerwone. Ale wszędzie bardzo jest właśnie ten satanistyczny element właśnie, ale chodzi na fladze, nie? Tak, na fladze, ale generalnie chodzi właśnie o ten kolor, ta czerwień, bo pamiętajmy, że właśnie, to się następny tutaj myśl jest, dlaczego my mamy czerwoną flagę białą, a nie biało-szkarłatną albo szkarłatną. Na przykład biały orzeł w szkarłacie. Dlaczego my nie mamy takiej bojowej flagi? Bo to jest flaga taka typowo polska, to jest właśnie biały orzeł na szkarłacie. Biały orzeł na szkarłacie, nie na czerwieni. Dlaczego? Bo tutaj mamy to samo, też jest władza rothschildowska. Buntowników Nemroda. W Rosji, w Chinach, to wszystko właśnie ku temu zmierza. I chyba następnym odcinku to właśnie coś powiemy o symbolice, o tych wszystkich flagach. Zaczniemy tutaj mówić o hakenkreuzach, swastykach obróconych, nieobróconych, co cała ta z tym związana zrozumienie tego tematu. Także na razie tutaj na tym skończymy, a w następnej części już będzie symbolika. To dziękuję, na razie.